Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, widzowie, kolejny odcinek z gry Pine. Kontynuujemy sobie naszą przygodę, możecie zostawić lajka na dobry początek i przede wszystkim, nawet jeżeli nie oglądacie serii, zostawcie odcinek w tle. Słuchajcie, jestem dzisiaj chory, także jeżeli odcinek byłby delikatnie przybólasty, albo mówiłbym przez nos, albo mówił strasznie niewyraźnie, no to znacie powód. Dzisiaj niestety choroba dopadła mnie, czy właściwie wczoraj też i w poprzednich odcinkach, ale dzisiaj wyjątkowo mocno klepie. Także jeżeli mój głos byłby zadziwiająco inny, to nie jest przez to, że wczoraj mocno zachlałem. Paliłem jointy do 4 rano, to nie to, tylko że niestety jestem chory. Także wybaczcie mi dzisiejszą niedyspozycję, albo gorszą dyspozycję, o ile taka będzie. Chociaż często te przymulaste odcinki, w których nie do końca pamiętam co robię, okazują się zazwyczaj najśmieszniejsze. Także kontynuujemy sobie naszą przygodę. Możecie też wpaść na Twitcha i Discorda. Link znajdziecie w opisie. A my musimy dołączyć do tej... Jak to się do tego zebrania tutaj, do tego council. Council to jest takie zebranie. I są tu przedstawiciele każdego gatunku, szefowie każdego gatunku. I będziemy o czymś rozmawiać. Proszę bardzo, kto się pojawił chyba? Pogromca chyba piorunów, tak mi się wydaje, że tu jest tak napisane. Dlaczego nie powinienem tego tutaj zakończyć? Ty przeklęty człowieku, peaky human, nie wiem co to znaczy peaskin. The harsh time bro... ciężkie czasy zebrały... A, to już było, nie pozwolę by agresja nasz tutaj weszła. Hewin, musimy się wejść na antenę. Ty, a tego już nie o tym gadaliśmy? O tym już była rozmowa, ej. To już było na 100%. Nie mów, że jeszcze raz muszę tego. Nie, proszę, tylko mi nie mów, że jeszcze raz będę musiał to wszystko robić. Nie, to jest jakieś... Nie, nie, coś tu mi nie gra, nie? Antena cap. Ja tego nie mogę podnieść. Anter shield. Bo już mam chyba tą ideę. A, czyli to była jeszcze taka rozmowa, którą odbyliśmy w poprzednim odcinku i teraz generalnie musimy się udać do tej anteny i ją wyłączyć. Tą antenę, co włączyliśmy w poprzednim odcinku. Nie pamiętam, kto nam podpowiedział, żeby to zrobić, ale pamiętam, że to zrobiliśmy. Ta antena nie jest daleko, także nie czeka nas jakąś mega długa podróż. I swoją drogą możemy troszeczkę porozmawiać o tym, co sądzę o tej giereczce, bo kurczę, mega mi się przyjemnie gra w to Pine. Szczerze mówiąc, jest to całkiem ciekawe połączenie survivalu, troszeczkę zręcznościówki. Jednocześnie jest to gra też indie, także... nie jest to oczywiście AAA ani nic takiego, a mimo tego jest całkiem zrobiona przyjemnie. Ma dużo bugów, zdecydowanie tak. Często wy tych bugów nie widzicie, ale kiedy biegam gdzieś tam po lokalizacjach zamkniętych, to... Bardzo mi się to wszystko buguje, ale kurczę, powiem wam szczerze, że jednak jest to jedna z lepszych gier, w którym miałem okazję zagrać. Mega mi się przyjemnie w to gra. I to jest ta antena, która zbiera pioruny. Musimy ją wyłączyć teraz. Czy zrobimy to w prosty sposób? Czy nie zrobimy tego w prosty sposób? Nie mam zielonego pojęcia, jak mam to w sumie wyłączyć na razie. Disable the Moten antena. Wydaje mi się, że musimy się na nią spiąć. I tam postawić na samej górze jakiś przekaźnik, który oj, będzie wyłączał to wszystko. Tylko pytanie, jak to zrobić? Ty, bo tu wskoczyć nie mogę. Chyba, że musimy... A, timingowo to trzeba zrobić, dobra. Jeszcze timingowo? Nie, no może salto do tego jeszcze pierdzielne, ty. Czekaj, to musi zejść, wtedy skaczemy, okej. I nexta, to trzeba timingowo bardzo zrobić. Pyk i pyk. Kurczę, nie udało się, ale myślę, że generalnie o to chodzi, że damy radę. Timingowo, trzeba poczekać, aż to zacznie zjeżdżać. Pyk i teraz. Mamy to, dobra. Next step. Wbijamy tutaj na górę i kolejna winda. Czy ona też strzela? Nie, na szczęście tutaj będziemy mogli to załatwić w sposób tak zwany mniej inwazyjny. O, no i właśnie widzicie pierwszy bug. Jest ich całkiem sporo tutaj, jeżeli chodzi o te przenikanie przez ściany. Tutaj będzie gorzej, ty. Jak ja mam się tutaj dostać, ej? Chyba, że muszę jakoś na skałę tam wejść, kurdała. Wydaje mi się, że tak na 90% musimy gdzieś tam na skałę skoczyć i potem z powrotem na górę. Czy musimy tę strzelaninę tutaj obejść jakoś. No, myślę, że damy radę. Oj! Bo dożyłem sobie przypadkiem do przodu. Dobra, coś takiego.
Tutaj czekamy na to, aż tu poleci to coś. Pyk, ta winda. Kurde, no nie udało się, jeszcze raz. Żebym tutaj nie wchodził pół godzinki, no proszę. Ja niestety w zręcznościówki to no najlepsze, jak widzicie, na świecie nie jestem. Pyk, coś takiego, ale fajny jest soundtrack, uwielbiam go. Naprawdę solidnie zrobiona gra. Gra się bardzo naprawdę przyjemnie i graficznie też jest całkiem ciekawa. No niech to jasny szlak, tylko ciężka jest, jeżeli chodzi o zręcznościowe rzeczy. Albo ja po prostu jestem giga z banuchem. No nie mogę tu wchodzić 5 minut, no. Halo, ostatnia próba, no teraz to już musi wyjść. Pyk, dobra, tutaj nas niestety uderzyło. Zaraz kurczę zginę, trzeba coś zjeść. To są spoko rzeczy, które odnawiają sporą ilość HP. I myślę, że gitu węz było przez chwilę. Ty, a teraz gdzie jestem? A. Dobra, aż tak mocno nie spadłem. Weźmy tutaj, cyk, jeszcze raz na tą skałkę. No i poczekajmy, aż to sobie tutaj pyk przyjdzie. Jest dobrze, jest okej. Okay. Fajne jest też, jak nacisnę escape'a, patrz co się dzieje z moją postacią. Lewituje, chłopie. To trzeba uważać na to. No jest tu sporo bugów, to trzeba przyznać na pewno. Czy ja jestem w stanie to wyłączyć? Chyba nie, wydaje mi się. Nie, raczej nie. Trzeba to właśnie w taki sposób, jak teraz to zrobiłem. I teraz wydaje mi się, że jak to będzie wjeżdżać, to trzeba tutaj wskoczyć na to. Nie jest to łatwe zadanie, ale jak to mówił Kennedy, lecimy na księżyc nie dlatego, że jest łatwo, ale dlatego, że jest trudno. Mamy to. Wygląda na to, że to pasuje. Miejmy nadzieję, że to zrobi swoją robotę. Teraz ostatnia wizyta u Brenira i miejmy nadzieję, że będzie chciał porozmawiać o The Blunder Now, czyli tym wydarzeniu, które tutaj miało miejsce kiedyś. No i musimy się udać do Brenira. Wydaje mi się, że Brenir to jest ten ziomo łosiowaty, tak na 90%. I że, no tak, że ten łoś taki, ten przedstawiciel, ten szef tych łosi. I generalnie on nam powie o tym wydarzeniu i zaliczymy kolejny gatunek i kolejną wiedzę, która jest nam potrzebna do rozwiązania tej zagadki. Czym było to wydarzenie i jaki tutaj udział w tym wydarzeniu mieli przede wszystkim ludzie. I pewnie dostaniemy jakąś nową mechanikę, w końcu osiedlimy się jako ludzie w tym miejscu. No i co? I miejmy nadzieję, że będę w stanie podbijać tutaj inne regiony i inne gatunki, że będziemy przejmować powoli wyspę, jak to człowiek miał w zwyczaju. Przejmować, rozdupcać i mieć wywalone. Dobra. Kurde, jak oni mają potężne szarże, tak swoją drogą. Dobrze, że przynajmniej ich szef mnie lubi. Ucieczka! Taki prawdziwy szef, bo oni tutaj też mają wodza, ale to jest wódz, to jest taki, wiesz, taki śledź, a to jest taki prawdziwy, kurczę, prawdziwy boss. Tamte to są chłopie pionki, tak zwane. Tutaj szef szefuje. Tak mi się wydaje, albo to jakiś wiedzący, albo to szaman w sumie ich. Nie wiem, kim ten ziomuś jest, ale wygląda na takiego, co rządzi nimi wszystkimi, tylko tak trochę na uboczu, tak trochę z boku nimi rządzi. Dobra, możemy z nim porozmawiać. Twoja obecność tutaj musi znaczyć, że praca została wykonana, tak? Pasuje idealnie. Ja mam nadzieję, że teraz widzisz wiedzę, nie wiedzę, wisdom, to znaczy wisdom of the mountains, czyli prawdę góry, coś takiego. Some issues are bigger than, niektóre problemy są dużo większe niż my. Unite us even, zjednaczałem nas nawet. To brzmi jak to prawda. Pytasz mnie, jaką rolę w Carblinsu. Czekaj, you are asking me what the role of the Carblins was during that. I know. Pytasz mnie, jakie tam role Carblinsi odgrywali w tych czasach, tak? Albo o cokolwiek, o czym możesz pomyśleć. I to była rola, którą ty i ten Tamba zrobiliście dzisiaj, by zjednoczyć wszystkich na wyspie, dlatego żeby rozwiązać problem chyba, in order to tackle an issue. Tak, rozumiem. To brzmi raczej straightforward.
Nie, kurczę, ale mi dzisiaj ciężko mózg myśli. Ciężko mi się myśli. Not, strasznie się pocę. Not when everything you do, all day I think about you, on try beyond you. Rekaj, courage and selfness. Dobrze, że jesteśmy koksami. Now go forth, save your people. Idź teraz naprzód i uratuj swoich ludzi. Jesteś na odpowiedniej ścieżce, ale bądź ostrożny. Of standing in the way of others. No bądź ostrożny po prostu. Wierz w ciebie i takie tam. Będę? I to wszystko? Powiedział nam mowę motywacyjną. I mamy właśnie to Knowledge on the Blurred, czyli to, o czym mówiłem. Mamy jeszcze dwa kościki, by dowiedzieć się, o co chodziło. Co to było te blunder i co to było za wydarzenie. The Hammer was the one who brought the United Council together. Czyli karabinsi byli tymi, którzy wzięli ich wszystkich i zjednoczyli razem. I prosili, pytali każdego, by skupił się na swojej sile. Tak to wygląda. No i myślę, że będziemy wykonywać teraz kolejne misje. W sumie tak po kolei. I powoli się te misje zaczynają nam kończyć. No i więc Surrounding the Blunder. A, to jest ta misja główna, ona nigdzie nie jest zaznaczona na mapie, czyli musimy sprawdzić, o co chodziło z tym The Blunder. No to tego nie możemy teraz aktualnie śledzić, to zaznaczmy sobie The Tomb Gazer, nie wiem czy też jestem w stanie. W ogóle dopiero wczoraj się dowiedziałem, że tutaj sobie kliknę Escape, a to mam napisane kto mnie lubi, a kto nie. Nie miałem w sumie zielonego pojęcia. No i musimy teraz... A, present yourself with the pearl necklace gift to a goblet 2. I musimy się z Gobledew, czyli musimy się znaleźć w przyjaciółmi z Gobledew, albo chyba jesteśmy w stanie. A nie, bo to jest jakaś inna misja. Find Sznaki. Sznaski? Okej, musimy znaleźć jakieś Sznaski, ale też musimy się stać neutralni albo przyjaciółmi z Fexless. Ale możemy to zrobić, tylko bym musiał znaleźć, gdzie są Fexless. Tu są, a nie jestem w stanie do nich podróżować, ale jestem w stanie. Łe! Zaznaczyć ich i szybko do nich podróżować. Ty! Uś! Myślałem, że jak jestem na escape'ie, to on mnie nie może zaatakować. Dobra. Udajmy się do Fexless. Porozmawiajmy z nimi. No i spróbujmy stać się z nimi neutralni. A którzy to są Fexless? Kurde, nie mam napisane tutaj, kto jest kim, niestety, więc nie wiem, którzy to są Fexless. A ci tutaj to nie są Fexless? Nie, to są karabinsi. Czyli te Fexless to są jakieś inne. To jest jakiś inny gatunek. Nie mam zielonego pojęcia jak. A, Fexless! Wydaje mi się, że to są. To są te. Jak oni się. Chciałem powiedzieć rekiny. No nie rekiny, tylko lisy. Lisy w ogóle są mega podobne do psów. I wydaje mi się, że to są oni. Czyli właściwie ziomkowie, z którymi od samego początku się nadupcam i prowadzę wojnę, także informacja dobra nie jest, że musimy się z nimi pogodzić teraz. Niestety będę musiał tonę zasobów wydać, żeby oni mnie polubili, ale ostatecznie chyba kurde dam radę, tutaj mają handlarza. Ja bym przede wszystkim znalazł tutaj donation boxa. Jeżeli natkniemy się na donation boxa, to będę mu w stanie przekazać im w stanie, będę fajne rzeczy i oni mnie od razu nie będą atakować. Tylko nie wiem, czy ja tutaj gdzieś po drodze tego donation boxa znajdę. Kurde. Nie wiem, gdzie oni się też znajdują. Na górze samej? Tak mi się wydaje, że całkiem możliwe, że na górze. Właśnie nie wiem do końca. Czy tędy jakoś do tych Fexlessów trzeba wejść? Ja mam zaznaczonych ich i strzałka, czyli ten znacznik, który tutaj mam zaznaczony, pokazuje mi, że gdzieś na górze. Że raczej ta droga, którą aktualnie idę, to nie jest odpowiednia droga. To jest ta droga do tej jaskini Knokersów i droga do, gdzie oni odbywają tą generalnie inicjację. Dobra, mam mega dużo drewna, nie wiem po co mi tyle drewna. Wolałbym pozbierać, szczerze mówiąc, Dalroka. Byłoby to rozwiązanie lepsze. I mamy chyba tutaj donation. Lin Iron też bym pozbierał, może się przydać. I mamy tutaj w końcu donation boxa. No i wydaje mi się, że to jest donation box tych ziomków, nie? Chyba tak, tak mi się wydaje, że to są te Fexlessi.
Więc przekażmy im coś, na przykład zgniłe mięso, żeby byli chorzy. Nie no, dajmy im coś normalnego, wydaje mi się. Na przykład, co oni sobie soft glassa cenią? Nie mam. Puffylega też nie mam. Lean Iron i Rosberry. Rosberry jestem im w stanie dać. Lean Iron, nie wiem, czy mi nie jest potrzebny Lean Iron, ale możemy też im przekazać, jeżeli oni sobie bardzo to cenią. Efficiency plan? Kurde, średnio chyba. Chyba szczerze mówiąc nie chciałbym tego dać. To mogę dać, bo mam tylko jedno w eku. No nie wiem, no. Lunarados też możemy przekazać. Chyba to Dalroka też będę musiał oddać. To będę musiał oddać. Wszystko w sumie tu będę zaraz ekwipunku oddawał. Oni są teraz neutralni. O, będą. Nie, nadal są hostile niestety. Drolikę chyba też nie chcę dawać, bo nie wiem, czy mi się do czegoś nie przyda. Tu zwykłe jedzonko. Neutral. Dobra, i musimy znaleźć Sznackiego. Czyli pewnie tutaj ich szefa. Niestety przez to, że ja im przekazuję te zasoby, to inni mnie na przykład nienawidzą, nie? Czyli ci główni ziomkowie, z którymi zazwyczaj byliśmy mega w zgodzie, to oni mnie już nie lubią, nie? Bo przekazałem innym ziomkom super zasoby, a nie im. Także tutaj, jeżeli chodzi o balansowanie tymi relacjami, jest bardzo, bardzo ciężko uzyskać dobre relacje z każdą postacią, niestety. Tu widzę K-Graphite, ja bym sobie go podniósł, szczerze mówiąc. Kiedy istnieje taka szansa, to chętnie z niej skorzystam. Ja nie wiem, czy K-Graphite będzie nam potrzebny, ale przez to, jak ciężko był zdobywalny generalnie przez całą grę i... Znaczy nie przez całą grę, tylko na samym początku przede wszystkim potrzebowaliśmy K-Graphite'u i nigdzie, kurczę, nie mogą go znaleźć, także... Przez to, że właśnie nie mogę go znaleźć teraz, jak tylko go widzę, to zapalają mi się ogniki w oczach i mam ochotę tutaj jak najszybciej go podnieść i mam wrażenie, że jest to cenny zasób. W ogóle my go nie mamy w pouchu. My go mamy w ekwi... I wiecie, co ja teraz zrozumiałem? Te skrzynki, które my znajdziemy... Grince. Po drodze generalnie, jak tu biegam po mapie, to znajduję skrzynki. I żeby otworzyć te skrzynki, potrzebowałem Alba Marquee. A ja za każdym razem mówię, no nie mam tego Alba Marquee. Ale przecież zapomniałem, że to się robiło z K-Graphite'u, takie samo jak na samym początku. Głupek ze mnie, straszny. No ale nic, happens to the best. To jesteśmy w stanie w ogóle zrobić. Tylko potrzebujemy jeszcze jedno Blicker Antenna. A tutaj też jesteśmy w stanie to zrobić, tylko potrzebujemy jeszcze jeden Alafant Leather. Fajne, fajne, fajne. Warto o tym pamiętać. A jestem to w stanie chyba zrobić w ogóle. Skraftować ten Elephant Leather, prawda? Nie, jestem w stanie z Staff Clawa zrobić Elephant Leather. A samo Elephant Leather niestety w stanie zrobić nie jestem. Z tego co widzę tutaj. No nie da rady chyba. No dobra, to idziemy dalej. Może będziemy mieli okazję na przykład u nich kupić od jakiegoś handlarza. Albo po prostu znajdziemy to zwierzątko, które to Alafant Leather nam daje. Witam! Zabiłem wam połowę przodków, ale cieszę się, że my się dogadujemy. Masz Alafant Leather, masz Barley Shield Idea i masz też Barley Mask Idea. Masz też Fexer Flare. No ale to, czego tak naprawdę chcę, to nie masz. Więc chyba nie muszę z wami poprawiać super relacji. No w sumie nie chcę od ciebie nic takiego. Tego Travel Kita jestem sobie sam w stanie zrobić, o ile dobrze pamiętam. Gdzieś tu mieliśmy, tak, możemy zrobić. Potrzebujemy też Elephant Leather. Muszę pamiętać, żeby to Elephant Leather zostawiać sobie w ekwipunku. I coś czuję, że strasznie mówię przez Nohala, także sorry widzowie. Ale no ale chory jestem niestety. No ale strasznie przez nos mówię, mam strasznie zatkany nos. Czy ja dobrze idę? Ty. Niedobrze idę, gdzie ja kurde jestem, blaszka? Niedobrze, ja muszę tam iść gdzieś. Tutaj, o kurde, dobra, mam tu. O, możemy tutaj home. Do domu się tepsnąć. Albo tutaj, do Golden Blue nie mogę, bo oni mnie nie lubią. Ale tutaj mogę, do Tombasów. Do domu albo Tomasi. Puść mi do domu. Wydaje mi się, że z domu jesteśmy w stanie transportować się potem windą od razu na drugą stronę. Także wydaje mi się, że z domu to jest prosta ścieżka. Tak mi się wydaje. Sorry, że tutaj. Co, sorry, przecież musiałem się napić. Za co ja przepraszam, w sumie. Jakbym się nie napił, to bym.
Przez cały odcinek gadał jak troglodyta i połowę zdań by nie było, nikt nie był w stanie zrozumieć. Chociaż pewnie nadal tak jest, przez to, że jestem chory i generalnie mam jakiś problem z wymową, nie? Nigdy nie byłem u logopedy, ale generalnie zawsze przed odcinkami trenuję sobie i robię trening, taką rozgrzewkę ust, żeby tutaj moje słowa były w miarę zrozumiałe, ale dzisiaj niestety przez tego nohala mówię. I coś czuję, że będę mało rozumiany na tym odcinku. Że wyjdę na strasznego głupka, jeżeli ktoś to ogląda po raz pierwszy. Nie żebym nie chciał wychodzić na głupka, albo nie żebym też mówił, że nie jestem głupkiem. Ale mówię, że tak wypadnę, tak. Chociaż z drugiej strony przecież to jest internet. Tutaj każdy jest głupkiem. Dlatego go oglądamy w sumie. Tak, każdy to może nie przesadzajmy, no nie? Sobie pomyślimy o Sajfanie albo tam innych ludziach, którzy tam historii bez cenzury. Chociaż on też jest głupkiem troszeczkę. Takim śmieszkiem jest. Mówi jakieś dziwne rzeczy, czasem mało śmieszne, czasem cringe'owe. Generalnie w sumie w internecie musisz być głupkiem, jeżeli chcesz być oglądany. A niektórzy się rodzą głupkiem, tak jak ja, to że nie trzeba się stawać, tylko od razu już dostajesz skillsa na samym początku. Boosta tak zwanego. Dobra, musimy się udać do tej wioski tutaj. To jest chyba ich stolica, o ile się nie mylę. Ale nie widzę tutaj tych znaczników, tych takich flag specyficznych, które byłoby na... A, są, no! O to mi chodzi, no, te trzy flagi takie specyficzne. I to oznacza, że to jest ich właśnie ta, że to jest ich właśnie stolica i tego generalnie nikt im nigdy nie zabierze. Znaczy zabiorą, ale jakby zawsze oni sobie to odbiją, tą stolicę. Dobra. Sznaski. A więc, well, to znaczy, więc, człowiek potrzebuje Fexela. To powinno być dobre. Mało mózgowa kreatura z małym mózgiem przychodzi po pomoc. Jak potrzebujesz, bym ci pomógł? Po co do jasnej ciasnej przyszedłbyś inaczej do Fexela? Chcę wiedzieć wszystko o tym wydarzeniu The Blunder. The Blunder, tak? That we don't... The blunder, eh? We don't... Nie rozmawiamy o tym zbyt dużo chyba. Ale jesteśmy przydatni? Nieprawdaż? So, więc tutaj jest nasz... Więc taki będzie nasz układ. Nasz szef szuka drogi, by zdobyć troszeczkę więcej terytoriów łatwiejszą drogą. Oj kurczę, skipłem. Pomóż nam przejąć najbliższą wioskę i zaznaczę ci nam Aymarkon, nie wiesz, którą zaznaczę nam na wiosce, używając naszego najnowszego wynalazku Right Flares, czyli tych flar, które używamy, a ja ci powiem wtedy wszystko. No i dobra, taka misja to mi się podoba. Bitwa? Jak najbardziej. Right flares can be used to call in riders to attack other villages. Czyli możemy tutaj używać tych right flarów do tego, żeby wezwać ich na pomoc w zaatakowaniu innych wiosek. No, no shit Sherlock, jak to mówię. I co w sumie? Help defense is over the market village. Ale którą oni mają zaznaczoną wioskę? A, tutaj mi zaznaczyli. Tą wioskę musimy tutaj pomóc im przejąć. Kurde, daleko trochę, ale... Myślę, że generalnie damy sobie radę. Zaznaczę jeszcze sobie markerem, żeby na pewno się nie popieprzył. I tutaj mogę chyba pogadać z handlarzem? Tutaj mam kogoś zaznaczonego. Wydaje mi się, że to jest handlarz zaznaczony tutaj. A po co mam gadać z tym handlarzem, tak szczerze mówiąc? Czy on mi da coś mega ciekawego? Czy po prostu zaznaczyli mi handlarza? Multi design, false plant. A tutaj dzięki temu ludzie będą mieli słabszy armor, jeżeli to im podrzucimy. Ciekawe bardzo, tylko ja nie jestem w stanie z nimi teraz handlować, ponieważ oni mnie nie lubią, nie? Znaczy jesteśmy na neutralu, czyli nie jestem w stanie z wami handlować aktualnie.
Po prostu się udajmy, weźmy tą flarę, czy oni wygrają, czy nie wygrają. Czy ma to znaczenie? Chyba ma, także musimy im pomóc niestety wygrać tą bitwę. I czego ja tam potrzebowałem do skraftowania tej nowej rzeczy? Elephant Leather albo Baker Antenna. Także jeżeli spotkamy któregoś z tych potworków, czyli Bakera albo Elefanta, to musimy go jak najszybciej, że tak powiem, zamordować niestety. Ponieważ ja bym bardzo chciał, bardzo bym potrzebował jego, ich składników. To znaczy, chyba że dobrowolnie oddadzą skórę, to wtedy akurat mordować nie będziemy musieli, ale coś czuję, że nie za bardzo damy radę. Tutaj mamy te, jak one się nazywają? Flamingi chyba. Flamingi są zajebiste w ogóle. Ale flamingów akurat nie potrzebujemy. Tutaj mamy drewno, chyba też mamy mega dużo drewna. Ale możemy wziąć, zawsze to można oddać do donation boxa. No nie wiem, czy na tym biomie, gdzie ja aktualnie jestem, szczerze mówiąc, znajdziemy to, czego szukam. Raczej, kurczę, niestety właśnie wątpię. Jedzenia mi powoli brakuje, bo oddałem wszystko tym ziomkom. Trzeba jedzenie jak najszybciej pozbierać. Ja tutaj też nie widzę jedzenia. To są one. I teraz bierzemy sobie ekwipunek. Weźmy sobie nasz łuk, który jest lepszy. Ten jest super. Załóżmy go. Mamy 21 strzał. I miejmy nadzieję, że pa. Kurde. Szybko trzeba je pokonać. Nie. O, ciebie też mogę w sumie pokonać. Oj, unik. Nie wiem, czemu go łukiem załatwiam. W sumie strzały tylko marnuję. Dobra. Ale z niego dostajemy Baker Antenna. To też sobie możemy wziąć i teraz jesteśmy w stanie wykonać i to mi się wydaje, czyli dwie rzeczy, które potrzebowałem wykonać. Tylko ja nie wiem, czy to nie są te same rzeczy, to chyba to jedno i to drugie to są hełmy, jo? Skull Shield? A nie, jedno to jest jakby tarcza. Ty, to ja mam lepszą tarczę, to ja nie chcę tego wykonywać w sumie. To ja bym najbardziej to wykonał, a to jeszcze jeden elefant, a tego, leather jest nam potrzebny, czyli skóra elefanta. Elefant chyba, tak to się czyta. Chyba dobrze. Tego nie jestem w stanie wykonać, bo to jest mi pistol potrzebny. Niestety, a aktualnie go nie mam przy sobie. Tutaj też tego nie wykonamy. No i tyle w sumie. To idziemy jeszcze zapolować na elefanta. Gdzieś one tu się kręciły, no muszą gdzieś... O jest! Chodź tu! Proszę! I tak! Proszę tylko, żebyś skórę zostawił, wariacie. Mamy to, elephant leather. I teraz jestem w stanie skraftować sobie pierwszy jakiś zarobisty hełmik. Tak mi się wydaje. To prawda, cały nasz secik jest jakiś w ogóle pomieszany ze wszystkiego. Tarcza inna, buty inne, zbroja, kurczę, z jakaś z drewna do krzanu. I wyglądamy jak chłopie, no źle wyglądamy. Ale generalnie... Ważne, że nas chroni, no nie? Lepiej by było mieć cały secik. Wtedy jak masz cały secik, to generalnie... generalnie dostajesz fajne bonusiki, także na przyszłość zawsze jest fajnie cały secik razem. Kurde, oni dobre uniki robią, jak biegną. Dobra, możemy sobie odpuścić walkę z nimi, nie jest to nam aktualnie potrzebne. Tak mi się wydaje, że nie potrzebujemy Elephant Leather aktualnie do niczego. No i musimy zaatakować... Naszych ziomków musimy zaatakować. Oni są zatruci w ogóle. No to lipę trochę mają. To mają w sumie przewalone. Dobra, panowie. Ja mam tu tylko rzucę. Pik. I mam nadzieję, że wy się... A, wkurzą się, wkurzą się. Ja potrzebuję ekipę, No niestety, oczywiście, że się wkurzą. Też bym się wkurzył, jakby ktoś mi flara ataku nagle zarzucił i wezwał połowę wojska z wioski obok. Dobra, trzeba tutaj to sprytnie załatwić, na razie robić tak zwane uniczki. I czekać, aż przyjdzie moje wsparcie. Właściwie to ja jestem ich wsparciem. Jak przejdą Fexele, czy jak oni się tam nazywają, no te lisy. Nie wiem, ile się na nich czeka, ile będziemy na nich czekać. Ale a, już idą chyba, co? A nie, to... Tak, idą, jest bitwa! O kurde, ja bym chyba nie chciał brać udziału w tej bitwie, szczerze mówiąc. Tak mi się wydaje, że ja nie wiem do końca, czy chciałbym akurat się bić z nimi. Kurde, to są krokodyle! To nie jest rozsądne się z nimi bić. A ja w ogóle nie mogę ich bić chyba.
Ej, a jestem w stanie ich bić jednak. Dobra. Trzeba dobre uniczki robić. No dobra, no trochę ich pomożemy. Co, będę stał z boku? I co będę robił? Patrzył? Trzeba trochę pomóc. Jesteśmy teraz w miarę tanki. Pyk, jeden zabity. Lecimy dalej, kolejny. Dobra, nie taki krokodyl straszny, tylko szarsze mają dobre te... te krokodyle. Oni mi też pomogli, więc trochę... kijowo sobie wbijam nóż w plecy teraz. Się wydaje. Oni wcześniej pomogli mi zaatakować tych... łosi. Łosiów? Nie wiem, jak to się odmienia. W każdym razie bez nich dzisiaj nie było mnie by tu, gdzie jestem. Więc niestety przykro mi, że muszę ich atakować. Pozbierajmy sobie, niech oni się biją. Ja sobie pozbieram tutaj wszystkie rzeczy. Co to jest? A, to jest jedzonko. Możemy to zjeść w sumie, bo nie mam już energii. Wiem, co to zbierzemy. To już nie... A, jestem w stanie, dobra. I teraz jedziemy sobie mięsko, mi się wydaje. Dobra, energized jesteśmy. No i co? Zbieramy wszystko, co mogę zbierać. Niestety, co to jest? Nie wiem, co to jest. Ale nie jestem w stanie tego zebrać, bo mam full poucha. Wydaje mi się, że możemy wyrzucić w sumie jedzenie. Jedzenie, drewno. To jest taki powszechny dość items. Bo oni przegrają, kurwa, ty, bo ja się bawię w sumie. Zabawa tego owego. Ty, a ja to zaraz nasi przegrają, ej. Everybody gangsta, until krokodyl się wkurzyć, nie? Dobra, dobra, ty. Fajnie było, pobawili się, pobili sobie tutaj tego owego. Ale kurde, ty, my to przegrywamy, ej. Tej mocno powinienem pomóc. To jednak moja ekipa nie taka silna, jak miała być. Ty, jak wy sobie radzicie, ej? Panowie, tutaj macie krokodylsa. Kurwa, będę jeden na dwa, jak on zginie. No i dupy są. Proszę, nie gin, pomóż. Ja agruję, ty bi. Spoko, ok, no i... no i średnio się chyba dogadaliśmy, ty. Niedobrze. Dobra, jeden na jeden będzie A, on mnie w ogóle nie atakuje, co ciekawe. Tak, bo my jesteśmy kumplami, on myśli, że chłopiec, że ja przypadkiem go biję chyba. Ue. Nie! One shot. Kurde, jeszcze raz będzie trzeba. No jaki głupek ze mnie. Dobra, idzie ekipa. Chociaż dużo ich nie ma. To są w ogóle wojownicy? Tak. No raczej zbieraczy by tutaj nie wysłali, no nie? No i wydaje mi się, że co, idziemy za nimi. I przede wszystkim im pomagamy. Szkoda, że mam tak mało strzała. Z czego się robi strzały, tak z ciekawości? Wydaje mi się, że... kurde, z Dalroka i z Marwoodu. Tylko niedużo mam tego Dalroka i Marwoodu. No ale możemy porobić te strzały, żeby chociaż supportive być. Tutaj wspierać z daleka, no nie? Z odległości. Chociaż szczerze mówiąc, chyba na bliżej bije więcej. Nie wiem, w sumie. Dobra, będę se strzelał z daleko, ela. Hedziki. Ile się uda, oczywiście. W sumie coś tam chyba zadaje tego damage'a z tego łuka. Kurde, trochę to bije. Jeszcze headshotek sprzedam? Łe, dobra, ty łukopę, tylko niestety... o kurde, on szarże robi na mnie! Chyba się trochę wkurzył. Nic nie widzę, co się dzieje, ej. Mieliście pomagać, a nie przeszkadzać. Łe! Puść! Noju. Dobra, ty, wydaje mi się, że my dostaniemy w pierdziel, jak ja nie będę przyjmować agro na siebie. Supportive tego owego to oni powinni być. Exhausted jestem, kurde. Szybko trzeba coś... co ja zrobiłem? Nie, nową flarę postawiłem. Ale to będę mógł ją zebrać chyba, bo nie można mieć kilka flar na raz. Dobra, jedzonko, jakieś jedzonko, żeby być energized. Dobra, i hedziki. Pyk. Cały czas walę ci hedy, chłopie. Mamy to. Spamuję po prostu lewy przycisk. Chociaż to nie wiem, czy to mądre jest, tylko marnuję strzały. Ale coś tam zabiliśmy z tego łuku. Dobra. Kolejny pokonany. Cyk, już nie ma strzał. Dobra. Czas przerzucić się na melee range. Chyba dużo zrobiłem tym łukiem, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że naprawdę, naprawdę sporo. Dobra. Koś tego. Koś krokodylsa, nie? Podduszaj. Ta broń średnio bije w sumie. Chyba w sumie łuk bił więcej. Chyba, że tak 3 komba sprzedamy, to wtedy całkiem tak dużo jest. Dobra. Potrzebuję coś zjeść. Mięso najlepiej. No i co? Dusimy, dusimy.
Oni mają też dobre pancerze niestety. O kurde, ła. Żeby mnie znowu nie zmanshotowali, bo będzie Lipson. Oni, oj, ucieczka, ucieczka. Ucieczka, żeby nie było one-shota, trzeba szybko sobie żyćko przywrócić, szybko żyćko przywrócić. Jak najwięcej żyćka. Kurde, nie ma niestety potki na żyćko. Ale mogę chyba taką zrobić, tylko potrzebowałbym tych skrzynek, które tu są porozsiewane, więc w sumie na szybko mógłbym pozbierać, nie? Ale dobra, już w trakcie bitwy jesteśmy epickiej, także nie będę tutaj chodził teraz i zbierał, chociaż z drugiej strony poczekaj. O, udało się już. O, już po bitwie. Dobra, zbieramy co możemy pozbierać szybko. Guard tokeny, skrzynki, kamychy, tufy tego, kamienie zębowe, marudy, crossbowny i oczy kręca. Ile tu rzeczy w ogóle? Oni się jeszcze biją, ale już wioskę przejęli chyba, nie? Czy ja źle mówić? Oj, no chyba średnio przejęli tą wioskę. Czekaj, bo tu trzeba im pomóc, ej. Ja myślę, że to już koniec jest. Kurde, ty! Przejęli wioskę, kurwa. Niezłe przejęcie wioski, ej. Słyszałem na mieście, że wy wioskę przejmujecie podobno. Tragedia jest, ej, stop w sumie. Niezła wioska została przejęta. Dobrze, że mam dwie flary, ty. Chciałbym postawić, potrzebuję jeszcze wsparcia, panowie, ty. Panowie lisy? Wsparcie? Tak jest, idzie wsparcie i bardzo dobrze, bo jest lipa straszna. Jesteś mega słabiakami, ty. Panie krokody, ty jesteś mega giga słaby, nie? Chciałbym porozmawiać z handlarzem, ale chyba nie mogę. Możemy sobie odpalić mapę. O, ja mam pomysł. Idźmy do donation boxa. I jeszcze na szybko im wrzućmy osłabienie, bo w innym wypadku, kurde, niestety moja armia jest taka do kitu tych foxów. Czyli tych tutaj, nie węży, tylko... Jak oni się nazywają, no? Nie wilków, nie węży. O nie, lisów. Tylko nie to! Witamy w Pajny, nie? Dobra, już jest git. I dajmy szybko zatrute mięcho. Pyk, żeby oni byli osłabieni jeszcze. A mam jeszcze jakiś tego token, powiedzmy, osłabienia albo coś takiego? Mogę tu wytworzyć. Nie token, tylko tego, nie? Ten taki zwój. Ale chyba nie mam czegoś takiego z tego co widzę. No. Gdzieś było, ale nie mam do końca tego. Dobra, chodź mi pomóc. Tylko oni są teraz osłabieni, to powinno być kitubens. Miejmy nadzieję, że im się uda. Widzę, że mają mniej HP przez to, że są osłabieni. O połowę, także no powinno być w miarę gites. Istnieje szansa, że nam się uda. A, bo on zginął w ogóle, czemu? Tak szybko. Przyszło zginięcie. A weźmy sobie ała! Kurde, ja muszę jedzonka dużo. Jedzonka, jedzonka i potki. Oj, puść! Potki bym porobił. Okej, okay, jak klikam escape, to on się zatrzymuje. Bardzo dobrze. Potki? Możemy porobić jakieś potki? Potki, potki. Na pewno miałem tutaj taką opcję na wytworzenie potki, taki zwój, czy tam prototyp. Ale, o jest tutaj, power brew. Ale do tego potrzebuję rzeczy, których niestety nie mam. Potka na życie też nie możemy zrobić. Kurczę, ciężko. Dobra, uniczki, uniczki. Oni są na szczęście zatruci, bo jestem koksem sprytnym. Chcę im podrzucić zatrute mięsko. Dobra, ale i tak jest ciężko generalnie. Chociaż teraz powinniśmy dać sobie radę. No, oni są osłabieni. Nie dość, że generalnie przed chwilą zostali prawie wybici, to jeszcze są osłabieni. Zawsze powinno być gitument. Znaczy, oj! Kurde, że jestem wykończony, nie? To trzeba uważać. Nie ma co jeść, no. Nie mam jedzenia, to jest najgorsze, tak szczerze mówiąc. A nie mogę zjeść tych rzeczy? Knocker Essence? No nie jestem w stanie. Zatrutego mięsa też raczej nie jestem... Raczej nie powinienem jeść. O, może w tym sensie. Doduśmy tego ziomka, może on coś ma ciekawego? No nie ma. Kurde, jestem na dwa hitki. Musimy tak bardzo z daleka im pomagać, czyli kiedy oni są zajęci walką, to wtedy dopiero. O, jak się odwróci pleckami. Plecy, plecy przeciwnika. On ma jedzonko, zjadł coś, zjadł coś. Czego będziemy w stanie odebrać to jedzenie? No nie, on ma tylko marłuda i tu wstołny. Kurde, ale chyba został ostatni przeciwnik, jo? Nie, tam się jeszcze dalej biją, ale już generalnie jest w miarę okej.
Pomocy, pomocy, kurde, no pomocy! Albo dobra, pomóż tamtemu. Kurczę, tylko ja mu nic nie robię, bo jestem wykończony. Jestem mega zmęczony i mega mało damage teraz zadaję. Dwóch na jednego, banda łysego, chłopie. Dobra, ale ten ma tarczę? Ma tarczę niestety. Uniczki! O kurde, nie, na hitkę jestem, nie! A przestań nawet tak myśleć, nie, i mówić. Nie ma takiej możliwości, puść! Puść! Nie dam się, ludzie niech sobie myślą, gościu! Puszczaj! Nie ma takiej możliwości, dobra, ja go przejmuję i biegnę. Oe, jeszcze jeden koleś! Pomocy! Gdzie jest moja ekipa i armia? Ej! Ej, no gdzie jest moja ekipa? Nie, te fexlessy to są takie uselessy jebane. Dobra, to jest jakiś żart. Ty. Czemu my zginęliśmy, jak oni byli zatruci? Ej, no palowie. Nie, no, że normalnie ci. Oni chcą pokonać tych ziomków? Chłop się co z motyką na słońce porwał, że tak powiem. Nie, no to jest jakiś żart, nie? Ja będę musiał teraz wykraftować sobie... A, jestem w stanie wykraftować. Dobra! Kraftuję od razu milion tego. Jeszcze jeden atak. Nie odpuścimy. Będziemy ich zasypywać falą. I przy okazji będę zbierał wszystko, co tu jest. Ucieczka, ucieczka, bo mnie gonią. O, jedzenie, jedzenie, jedzenie! Dobra, ktoś strzela z łuku. Oła, ty! Puść, 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 proszę, puść! Nie, szybko, uciekaj, uciekaj, młody, biegnij! Nie, 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 żadna szarża! Do fexlessów, czy jak oni się tam nazywają? Ty, bo ja życia nie mam. Szybko, szybko, wcinaj. Tu, to jest drewno, to nie chcemy. Kurde, jedzenie, jedzenie, jedzenie potrzebuję. Ty, gdzie są moi, gdzie są moi? Oni zazwyczaj tu byli. Jest, rozbery, rozbery, szybko zbieraj. Dobra, mamy to. Możemy sobie opierdzielić to, to coś, ale to dużo nie daje, to jest jakiś useless. Totalnie. Dobra, i dusimy. Czy moi już się tam biją, czy nie? Kurde, będziemy zasypywać ich, nie? Atakami. Nie, nie widzę innej opcji. Halo? Gdzie są moje? Gdzie jest moja ekipa? Ej. A widzę ich, widzę. A nie, to... Tak, to moi, dobra, chodźcie. Potrzebuję was tutaj jak najszybciej. I przede wszystkim potrzebuję kamieni, żeby potworzyć sobie strzały. Pomagać im z daleka. Niestety nie mam tutaj strzałów. Nie mam kamieni do wytworzenia strzałów. Będziemy musieli to zrobić w klasyczny sposób. To jest informacja zła, bo ja w klasyczny sposób jestem do kitu niestety. Jeżeli chodzi o bicie się, znaczy do kitu, w sensie jestem bardzo podatny na ataki, no właśnie. I teraz co ja teraz robię? Już nie mam życia. Bakłażanka, co mogę zjeść, max. Dwa ciosy sprzedać i od razu uniczki, nie? Pyk, coś takiego i uniczki wale. Mogło być lepiej, dobrze. Atakuj, atakuj, podduszę. Szkoda, że oni już nie są zatruci. Mógłbym sprawić, że będą zatruci. Ale bym się musiał cofać. Nie wiem, czy tutaj nie będę bardziej przydatny. Tylko żeby nie zginąć, tylko żeby nie zginąć. Jesteśmy na jednego ciosa. Ucieczkę. Uniczki, uniczki. Bo jak zginę, to zlipa, nie? To trzeba od nowa. Duś, duś, duś. Pyk, pyk. Dobra, jeden pokonany. Pozbierajmy szybko jedzonko. No i mamy to w końcu. Mamy. To było ciężkie. To było cholernie. Teraz musimy poczekać na Sznaskiego. Ale udało się ostatecznie. Krokodyle zostali rozdupceni. Mission tak zwany complete został. Fajne to jest to przejmowanie tych wiosek i tak dalej. Spoko to jest. Dobra, i gdzie są? Gdzie jest Sznaski? Witam serdecznie. Zobacz, udało nam się. To było efektywne. Ale nie było łatwe. Więc o tym Blunder. Co możesz mi o tym powiedzieć? Nic nie mogę. Teraz mamy już czego potrzebowaliśmy. Dzięki za to. Ale to nie fair, prawda? No nie. Can't we wager on a game? Nie wiem co to znaczy. A, że chcemy wyścig zrobić?
I on, żeby on nam, o, jeżeli wygramy, to on nam powie informacje. No to teraz masz moją atencję. Okej. Okay. Możemy się ścigać na Albamare Stadium on the edge of the forest. Na krańcu drzew, czyli lasu. Albamare Stadium. Musimy wziąć tambę to referee and I will meet you there. I tam się spotkamy. Skąd wiesz, że mnie nie wykiwasz drugi raz? I tak nie wygrasz, więc nie musisz się o to martwić. Chłopca jeszcze nie wie. Find off to referee the bet. A, musimy zaraz iść do offa, by on tutaj uczciwie był referee, czyli sędzią w naszym tutaj pojedynku. Na szczęście mamy tutaj tak zwaną opcję szybkiej podróży, także nie musimy tutaj zadupcać. Trochę tych travel kitów mam i ja mogę, jestem je w stanie generalnie wykonać, te travel kity. Tylko nie widzę, gdzie one są tutaj. Zawsze jak potrzebuję jeszcze... O, jest, widzę. No i potrzebujemy tylko Staff Close'a i Elephant Leather, także luz. Wydaje mi się i możemy szybko podróżować wszędzie, żeby też nie marnować jakiegoś mega czasu. Wykiwali mnie, ale zrobiłem zakład o informację o The Blunder, tak jak mi kazałeś. Zrobimy wyścig. No tak jak się spodziewałem, teraz jest czas, by wykiwać tego ziomka, co nas wykiwał. Powinniśmy wypić jakąś tutaj potkę, którą daliśmy naszym we give to our, które dajemy naszym alafantom. I no będziemy dzięki temu zadupcać. Będziemy oszukiwać? I z przypadkiem skipłem. Znajdziesz tą potkę na górze i wypiją. Spotkamy się na stadionie stadium. Na stadionie z Szaskim. Okej, okay, widzimy się tam. Jak mi się wydaje, że stadium to znaczy stadion. Ale oni pewnie tam prowadzą regularne wyścigi, więc to nie jest pewnie stadion jako stadion, ale jest to zapewne. Pouch full. Jest to pewnie taki tor wyścigowy albo coś takiego. Dobra, Dal Rocka możemy wywalić, chociaż jest nam potrzebny do robienia strzałów. To może nie Dal Rocka, może byśmy podnieśli. Chociaż to jeden tylko Dal Rock. Dobra, kij w ten Dal Rock. I musimy wygrać wyścig ze Sznaskim. A gdzie on się teraz znajduje? A, bardzo blisko nas w sumie. Zaznaczę sobie tam, o kurde, 15 znaczników. Zaznaczymy sobie tą lokalizację. No i co, idziemy. A czekaj, bo tu mam jeszcze jakiś znacznik przypadkowy. To ja bym chciał go ściągnąć. Jo, i teraz mamy zaznaczony dobry znacznik. A zresztą po co to zaznaczam, jak mam misję zaznaczoną? Zazwyczaj zaznaczam znacznik, który mamy zaznaczony. A, to jest ten tor. No właśnie, o tym mówiłem. Zazwyczaj zaznaczam misję, którą mamy zaznaczoną w momencie kiedy mamy dwa cele do pójścia, czyli na przykład górę-dół. Jeden sobie jeszcze doprawiam znacznikiem i wtedy wiem, że na pewno do tamtego miejsca chcę się udać, żebym się nie pomylił. Dobra, musimy wygrać ten wyścig, ale przed tym walniemy sobie potkę. Jak to się pije? A, tutaj, dobra, pyk. No i wszystko. No, w końcu wyszedłeś z łóżka. Gotowi? Powiedzcie, kiedy będziecie gotowi. Uderzę w gong. No i lecimy. W gong? Znaczy w patelnię właściwie? Musiałem improwizować. Minęło dużo czasu, kiedy ktokolwiek ścigał się na tym torze. Nikt już nie rozmawia z fekselami. Zastanawiam się dlaczego, dobra. Najpierw przeskakujemy przez... A nie, najpierw robimy zygzaki. Potem skakamy po rampie. Potem skakamy dalej rampą. Potem w prawo. Potem tutaj, owego, tego, rana przed, pod mostem. Potem między tego, platform spin i jesteśmy gotowi. Czy masz wszystko? Wspaniale. No nie mam, nie zdążyłem nic przeczytać, kurde blaszka. Win the race? A to już lecimy? Czy jak? Shoot the pan? A, czy ja muszę strzelić jeszcze w tego? Kurde, tylko nie mam tego. Nie mam procy. Proszę mi to equip. Dobra, pyk, lecimy! Dobra, najpierw zigzag. Dobrze chyba. Potem pyk, checkpoint ich zaliczony. Podka, żeby mi się nie skończyła.
Pyk, dobra, jakoś tutaj tego, teraz tutaj, cyk. Teraz tutaj, on nadąża w ogóle? Ej, ziomo! Kurwa, spadłem. Ej, niedobrze spadłem, fest, niedobrze, bardzo niedobrze. Gdzie jest mój ziomo? A, to jest po prostu na czas, jeżeli wykonam to wcześniej niż zaplanowany tutaj czas, to jest gitubens chyba. I tak czy siak to wygramy, nieważne czy... O, dobra, a teraz co? Coś takiego, dobra, tego owego, lecimy dalej. Jest dobrze, w sumie. Mogliśmy też na tym torze startować wcześniej i biegać na nim. Dobra, tu trochę oszukamy i zrobimy coś takiego. Tutaj tyk, tyk, tyk. Zresztą, o kurde, spadłem. Jeszcze raz, szybko, szybko, bo mi się czas kończy. Ej, czas mi się kończy, nie! Szybko, 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 szybko. Co teraz, co teraz? Dobra, rozkładamy to. Jestem exhausted, bardzo kurde niedobrze, że jestem exhausted. Dawaj, ue! Co teraz, co teraz? Dobra? Ue, nie dam rady. Nie, jeszcze wolniej mi to. Proszę, już, finish meta. Dobra, mamy to chyba. Udało nam się, pokonaliśmy go. Udało mi się. O, jak? Nikt nas nie pokonał od lat. Wkurzony jest. Okej, okej. Szanuję cię za to. Powiem ci wszystko, o czym wiem, co wiem o The Blunder. Ale nie wiem dużo. Właściwie to The Blunder okazał się największym przekrętem dla nas w Excelsów. Wódz zdecydował, że potrzebujemy mechanizmu, żeby poruszać rzeczami koło nas, dużego mechanizmu. Więc wymyśliliśmy najbardziej prostą lever, to znaczy chyba właśnie podnośnik, o którym mogliśmy myśleć i upewniliśmy się, by sprzedać to jako coś bardzo ważnego. Zbudowaliśmy się i wszystko ułożyło się całkiem nieźle dla nas. Ale przez to, że The Blunder był... Co się stało? Nie jestem pewien, a nie chyba źle co przeczytałem. Jedyne co wiemy, to wiemy, że ten podnośnik obrócił się przeciwko turn into, a obrócił się w Excelu w Charm for Hastings Afterwards. Czyli że się chyba zawalił na nich. Wiesz co, weź moje. I'm done hustling for today, maybe you can use it somehow. Dobra, nie rozumiem, to może ja źle czytam, może to hustling to nie jest, że wyrolować. Może, wydaje mi się, że słowa popieprzyłem. I wszyscy teraz patrzą, kto znają angielską, mówią, co on czyta, kurde. The Fexel were they tasked with inventing him. No tak, Fexele zostały tutaj, mieli zadanie wynaleźć mechanizm. Czyli lever to jest też wątroba, ale wydaje mi się, że jest to też podnośnik. That help block of a safe location, które miało podobno zablokować jakąś bezpieczną lokalizację. Lever to znaczy dźwignia, postawka, zastawka, drążek, podważyć. To znaczy lever. Ale wydaje mi się, że podnośnik to mniej więcej to samo, o co chodziło. Okej. Okay. I... To wszystko? A, no tak, dowiedzieliśmy się tego, co chcieliśmy, jeżeli chodzi o tych Fexelsów. I teraz na końcu będziemy to składać w całość. Całość, której jeszcze niestety nie rozumiem przez mój łamany angielski. Ale wiem, że zostały nam dwie misje. Pierwsza to jest... A nie, została nam jedna misja tak naprawdę. Musimy przede wszystkim zebrać ten... jak to się nazywa? Per necklace, czyli... nie wisiorek, tylko naszyjnik z pereł i musimy na początku poprawić relacje z gobleduami. Czyli wydaje mi się, że z tymi ziołkami, co lubią pluć. A potem musimy jakoś ogarnąć sobie naszyjnik fajny, taki właśnie perłowy. Wykonamy to w następnym odcinku. Ja pewnie przygotuję się do następnego odcinka. Także poprawię z nimi relacje. Już bezpośrednio będziemy tylko wykonywać misje. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Zostawcie lajka, jeżeli podoba wam się serial.
albo generalnie, jeżeli lubicie oglądać moje odcinki. No i co, widzowie? I tyle, widzimy się jutro. Do zobaczenia. 14 oraz godzina 16. Trzymajcie się ciepło. Siemson.